chciałem wam opowiedzieć o profilowaniu. Tego tematu chyba jeszcze nie było poza warsztatem. Myślę, że temat jest mega ciekawy. Mam nadzieję, że jak wyjdziecie z tego tej lekcji, to zaczniecie używać rozwiązań. Na początku kilka pytań, żeby zobaczyć, jaką jest skutecznością. Może głupie pytanie, ale kto używa PHP? Nie wszyscy, chyba jednak takie głupie. Siódemki? Okej, okay, fajnie. PHP i Unita. Chyba te same ręce. Xdebug. I ostatnie. Blackfire. Dobry. Okay. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Więc mam nadzieję, że tych rąk przybyli przy ostatnim podaniu. Za jakiś czas, bądź za rok, bądź za miesiąc było trochę więcej. Ja nazywam się Sebastian Gliński, jestem obecnie CTO w showroomie. I będę się też posługiwał właśnie jakby swoim doświadczeniem w tej firmie, ponieważ miałem tą przyjemność dołączyć dość niedawno. I jedną z takich rzeczy, które się dostaje, no to jest system, którego się zupełnie nie zna. Jakby profilowanie jakby trochę pomaga ten system bardzo szybko poznać. Jeszcze takie małe sprostowanie na początku, w sensie, żeby nie było niedomówień. Nie jestem zatrudniony przez Blackfire, będę to promował tylko i wyłącznie dlatego, że uważam, że to jest fajna technologia. Nikt mi za to nie płaci, książki mam, ale one też przyszły do mnie. Więc teraz po co w ogóle profilować? Jest taka statystyka, ona jest dość stara, nie pamiętam z którego roku dokładnie, ale chyba no, kilka ładnych lat też. Ale myślę, że wciąż w miarę aktualna. To Akamai, czyli no, jeden z takich największych dostawców serwerów, łączy CDN-ów, zrobił takie badanie, w którym zapytał użytkowników, jak bardzo prawdopodobne jest, że uciekniecie z jakiej strony, jeśli ona się będzie ładowała w takim i takim czasie. No i 40% osób mówi, że jeśli strona ładuje się więcej niż 3 sekundy. I mówię tutaj jakby i o backendzie, i takim frontendzie, czyli takie załadowanie kompletne przy dodawcy, to oni powiedzą, że oni pójdą gdzieś. I chyba macie podobnie, w sensie ja osobiście, przeglądając na przykład Face'a, klikając sobie w jakiś artykuł, widzę, że się długo ładuje, mam dobre Wi-Fi, dobry internet, ale że coś tam nie działa, okej, okay, to nie był tak kluczowy artykuł, że muszę go czytać, więc wracam i czytam następny. I po prostu do tej strony, którą pierwotnie chciałem odwiedzić, już po prostu nie wrócę. Więc załadowanie się całej strony jest bardzo kluczowe. Ja będę mówił bardziej o tej części backendowej, ale trzeba zaznaczyć, że jakby optymalizowanie tej części frontendowej jest zwykle pierwszym krokiem, który trzeba zrobić, bo jest po prostu najłatwiejszy, tutaj największy efekt. Ale jakby backend też jest o tyle ważny, ponieważ we frontendzie zwykle to jest tak, że to wasi klienci, wasi użytkownicy poświęcają swoje procesory, swój czas, swoje łącze na załadowanie czegoś wolnego. Kiedy mówimy o backendzie, to są już tylko wasze pieniądze, ponieważ jakby mają wasze procesory. No i teraz, czym jest profilowanie? Jest jakieś znowu taka definicja firmy Modworks, oni wypuszczają jakieś takie matematyczne oprogramowanie. No i definicja jest tam, że to jest tak naprawdę sprawdzenie, nad czym nasz program spędza czas. Czyli jedno to jest pojęcie czasu. No i myślę, że wszyscy doskonale znamy tą funkcję microtime. Jest to świetna funkcja, którą można szybko coś zmierzyć. Aczkolwiek to jest taka podstawa profilowania, która bardzo szybko się kończy. Ponieważ po pierwsze wymaga zmiany w kodzie, więc jeżeli coś chcemy przetestować, musimy we wszystkich miejscach zrobić microtime. Start, stop, de facto odjąć ten czas, pewnie zwykle jeszcze przemnożyć, bo chcemy to robić w milisekundach, koniec po przecinku. Nie możemy wyjść de facto poza jedną funkcję, nie możemy zagnieżdżać, bo jest też ciężko to zmierzyć. Więc do prostych rzeczy jest fajna, jeśli chcemy porównać na przykład z kolegą się sprzeczamy, co jest szybsze, nie wiem, echo czy print, no to po prostu zróbmy tam milion pętli i zobaczmy, tak, kto by go opiwał. Ale do jakichś większego profilowania oczywiście też nie nadaje. Jest jeszcze jeden problem z tą funkcją, że ona, definicję może jeszcze raz pokażę, tu jest, gdzie nasz program spędza ten czas. Wiemy, bo sami wczytaliśmy ten kod, znaczy ten microtime w tym miejscu, ale nie wiemy w sumie dlaczego. To jest zajmuje, co z tym robić, nie wiemy. Więc jakby ta funkcja jest fajna do takich prostych zastosowań, aczkolwiek mam nadzieję, że będziecie używali dużo lepszych rozwiązań, które de facto jeszcze nawet są szybsze od pisania, o których zaraz. Jak jeszcze możemy tak naprawdę zmierzyć czas aplikacji? Bo de facto tak na koniec tak naprawdę chodzi nam o to, jak przyspieszyć
wejście requestu do serwera, żeby jak ono jak najszybciej doszło do serwera, czyli tak jak w Symfony, powiedzmy tak, gdzie oni sami mówią, że to jest framework oparty na request response, więc de facto to chcemy zmierzyć. Możemy tu trochę wyjść na chwilę poza PHP, jeśli na przykład mamy PHP na FBNet i serwujemy to przez Nginxa, to możemy się posłużyć taką zmienną, którą mamy dostępną, to jest upstream response time i to jest właśnie czas, którym zajmuje zewnętrznemu programowi, czyli w tym przypadku powiedzmy FPM-owi, na odpowiedź. I możemy sobie to logować i później robić różne fajne wykresy czy statystyki z tego. I niezależnie od innych rzeczy, o których zaraz powiem, myślę, że warto to sobie logować chociażby, żeby mieć jakby czas z każdego requestu, to nie kosztuje dużo, to jest jak widzicie te dwie zmiany, w sensie musimy nazwać sobie customowy format, tu możemy coś wpisać, dodajemy zmienne, które chcemy, poprzednie są po prostu domyślne, warto je skopiować i później po prostu mówimy, że chcemy użyć konkretnego formatu. Więc jeśli macie Nginxa, to wpiszcie sobie to i to już jest jakiś sposób na mierzenie czasu, ale tylko czasu. Skąd było nawet rąk jakby osób, które używają Xdebuga? Myślę, że to było większość osób, które używają Xdebuga do debugowania, czyli takiego powiedzmy konkretnego wchodzenia w konkretne request, sprawdzenia jakie są zmienne, dlaczego idzie tędy, dlaczego idzie tamtędy, nie jako sprawdzenie całej aplikacji, bo do tego jest trochę rzadziej wykorzystywane, aczkolwiek potrafi takie rzeczy robić. Problem jest z nim taki, że zwykle używamy go tylko lokalnie, ponieważ narzut na profilowanie takiego kodu jest ogromny. No i używanie go na produkcji po prostu nie jest dobrą praktyką i nikt tego nie powinien robić. Bo nawet kiedy nie jest używany, kiedy de facto nie profiluje, to też w sensie nawet jeśli nie korzystamy z tego wyniku, to i tak jest bardzo duży narzut na procesorze. Więc użycie Xdebuga do profilowania jest dość proste, w tej musimy sobie go włączyć, a później w adresie trochę tak jak z Xdebugiem do takiego typowego debugowania mówimy, że chcielibyśmy na tej rucie wejść do debugowania. Więc instalacja jest dość prosta, a tak jak mówię, nie polecona na produkcji. Co teraz z takimi danymi możemy zrobić? Xdebug jako taki ma tylko jakiś format ustalony. Później musimy jakoś wyciągnąć z tego wnioski. Jakby sam format jest plikiem tekstowym, pliki tekstowe ciężko się czyta, więc łatwiej to na przykład przedstawić sobie na CacheBrindzie. I to jest mniej więcej coś takiego, w sensie wariacji tych obrazków jest tysiące, bo rozwiązań powstało sporo. W każdym razie możemy dostać między innymi taki obrazek, który mówi, że konkretne funkcje się wywołały, ile razy, z jakimi danymi, jakie mają konkretne tam numerki swoje. Im większy klocek w skrócie, tym jakby więcej czasu zajmowało. Więc już trochę zbliżamy się do tego, że wiemy, po pierwsze nie musimy wstawiać w kodzie MicroTime, więc jakby nie musimy niczego komitować. Każdy może to sprofilować. Po drugie, dość szybko widzimy, że są jakieś duże klocki, na przykład tutaj FGets jest największą ze wszystkich, więc pewnie trzeba zobaczyć, czy na pewno musimy go użyć, albo czy można go przyspieszyć, dlaczego ta blokada jest. Ale w sumie nie dużo więcej możemy akurat z tym obrazkiem. Są jeszcze, tak jak powiedziałem, jest dużo narzędzi, które korzysta z tego formatu debuga. Jest między innymi WebPrint, w którym można już trochę ładnie wyświetlić sobie konkretne wywołania, ilość tych wywołań, tam pamięciożerność i tak dalej, to się trochę bardziej czytelne, tam też chyba można te ptaszki rozwijać i patrzeć też na to wreszcie. Ja akurat z tego narzędzia mało korzystałem, ale chciałbym, jak oni powiedzieć, że są takie opcje, więc jeśli ktoś używa, to nie jest niczego, no ale jakby też jest to dość ograniczone, szczególnie w stosunku do tego, o czym zapytałem. Teraz kolejne narzędzie, XAProf. To jest narzędzie, które wymyślił Facebook, bo też jakby nie było na rynku PHP-owym narzędzi do profilowania. I to jest też coś, z PHP Ignited było dużo rąk osób, które to używają. No i jakby z profilowaniem jest tak, że nie było też narzędzi za bardzo, więc jakby nikt nie profilował i to było ok. W sensie nikt nie wytykał nikogo palcem, a ty nie profilujesz, tak? Nie testujesz offer, tak? W sensie nie masz testów, ale offer. Z profilowaniem powinno być tak samo, tylko nie było narzędzi, więc jakby było sprawiedliwienie. Mam nadzieję, że teraz tego spełnienia nie można używać. Od czasu tak naprawdę, kiedy powstał XAProf. XAProf miał tą zaletę, że po pierwsze nie ma aż tak dużego narzutu na produkcji, można go tam używać. Często praktyką było tak, że on był zainstalowany jako dodatek, bo wtedy, kiedy nie jest używany, ma bardzo mały narzut na czas odpowiedzi, na procesy i tak dalej. Jakiś ma, ale nie za wielki. I po prostu się profiluje na przykład co tysięczny request, co 10 tysięcy, w zależności od naszego. Można też każdy, ale to tak jak mówię, to zależy od ruchu. Instalacja jest też
prosta, w sensie poza tym, że teraz jest już słabo wspierana, ale jeszcze kilka lat w sumie wcześniej to było dość, bo we wszystkich paczkach to było. Ona się teraz już nie wiem, czy jest wydanie. Później tylko jakby wymaga zmiany w kładzie, może mówiłam powiedzieć, okay, na tym requestie teraz zrób na włączną profilowanie. Często to jest jakimś lifem na jakimś losowej liczbie włączone. I później możemy sobie te dane zdampować, to musimy też sami zrobić. Format jest taki sam jak chyba taki sam jak w debugu, więc możemy też używać podobnych narzędzi do wyświetlania rzeczy. Jednym z takich, które chyba były wydawane z paczką samego X-Fabrofa, jest coś podobnego do WebFreeda, który przed chwilą pokazywałem, gdzie też można zobaczyć, jakie funkcje zostały wywołane, ile razy, jaki mają udział, jaki mają czas, bo było fajnie za chwilę jeszcze. I też można klikać wewnątrz i zobaczyć, jak są konkretnie ludzie zawierać. Więc to jest całkiem fajne narzędzie, używałem go dość długo i dał naprawdę fajny feedback na prawdziwych requestach użytkowników, można było zobaczyć, ok, że tu jakiś użytkownik ma jakiś tam problem. To można też połączyć tak naprawdę z Nginxem, o którym wcześniej mówiłem, czyli na konkretnych stronach coś się dzieje, no to możemy się zapytać IFA na adresy tych tematów. Więc to już jest wasze informacje. No i przedstawiam ostatnie narzędzie, które de facto wyciągnęło, bo to jest jakby dość młode narzędzie, które wyciągnęło wnioski ze wszystkich poprzednich rozdziałów i chciało to zrobić jakby dużo lepiej. Blackfire. Blackfire w ogóle na początku powstał jako fork z Haprofa, dlatego też nie bez powodu nie wspominam. Obecnie już jest przepisanie na niewiele nic wspólnego, ale jakby koncepcja była podobna i format znowu składowania tego jest podobny, jeśli chodzi o kod, aczkolwiek rozwiązanie jest hosted, więc de facto trochę to inaczej działa. Więc tak jak mówiłem, to jest rozwiązanie SaaS-owe, wspierane przez Central Labs, czyli twórców Symfony. No i chłopaki dają radę, prawda? Jak to działa? Instalujemy kilka komponentów. Weźmy te zielone klocki, więc musimy zainstalować, to jest ten SaaS, czyli ten po prawej stronie, czyli to jest usługa, którą oni utrzymują. Tego nie instalujemy, ale jest po drugiej stronie. Tu jest wszystko przeprowadzone, wszystko idzie do góry. Musimy zainstalować agenta, to może być jedna instancja na wiele serwerów, w sensie może być wiele protokołów, ale jedna co najmniej. On jakby jest odpowiedzialny za wysyłanie tego wyniku, tego profilu na końcu do ich serwera. Ale też pośrednicze w podpisywaniu tego, no jak nie chcę też powiedzieć aż tak, czy jak pod spodem działa, bardzo chciałem jakby wam pokazać, co to narzędzie potrafi. Pro to jest extension, który musimy zainstalować do PHP, to jest do 5.6, 7.0. Więc raczej wszystkie wersje są wspierane. Instalacja jest jakby i na Macu, i na Linuxie, nie wiem jak z Windowsem, ale chyba też jest wspierane. Też łatwa, bo większość jakby dystrybucji po prostu je posiada. Więc instalujemy taki dodatek i jeszcze musimy go jakoś triggerować, żeby to się wywołało. Jeden z takich akurat jest opcjonalny, jest aplikacja Companion do Chroma, ale może po prostu zupełnie inaczej, więc już pokazuję. Jak to profiluje, ale na początku jeszcze dwie definicje, żebyście wiedzieli, co w ogóle będziemy optymalizować. Wall time to już się pojawiało na tych slajdach wcześniej, jako to jest to, co de facto chcemy osiągnąć. To jest trochę ten czas, który był w Nginxie, czyli od początku do końca, tak? W sensie ile czasu zajęło skryptom na przyjęcie requestu i wysłanie odpowiedzi. No i jakby składowe tak naprawdę, co się na to składa, to jest ilość czasu, które spędza na procesorze, czyli funkcje jakieś PHP-owe i ile wisi na wszystkich operacjach niezwiązanych z CPU, czyli na dysku, na sieci, no w sumie listy. No i teraz jakby dlatego I.O. to jest głównie sieć i dysk i to się wszystko sumuje na włodze. I to jest jeden ze skutków. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, profilując, no to jakby okej, fajnie wiedzieć, że nasza aplikacja na przykład historycznie wyrabiała się 200 milisekund, obecnie jest to 300, więc mamy stagnację, ale wciąż jakby nie wiemy, co tak naprawdę wzrosło, więc jeśli oczywiście chcemy sobie zapisać jakiś miernik na całość, to możemy to zrobić, ale pewnie będziemy wchodzili w szczegóły, czyli jaka funkcja zajmuje więcej czasu. Tutaj jest podział na inclusive i exclusive time, czyli taki inclusive to jest jak wywołujemy funkcję na przykład foo, w niej jest funkcja bar, to jakby całość jest, tak? Czyli jeśli na przykład fu zajmuje jedną sekundę i bar też jedną, to mamy dwie. Możemy też patrzeć tylko na pojedyncze wywołania funkcji na przykład fu bez bara, no i wtedy w poprzednim przypadku to jest po prostu jedna sekunda. To jest też ważne, żeby jakby wiedzieć, czy mamy jakąś funkcję,
trzeba nam obciążyć, to jest po prostu taki front controller, który ma funkcję main coś, no i w sumie to on zajmuje nam, to nie jest źródło problemu. Blackfire ma bardzo mały narzut na produkcję, więc powinniśmy go używać oczywiście w dewelopmencie, przy planowaniu, sprawdzaniu, czy nasz refaktor, nasz kod jest szybszy, wolniejszy, jakie są zmiany. Możemy go oczywiście używać na stagingu, na testowym serwerze i też na produkcji. Więc kiedy nie jest używany, de facto można powiedzieć, że nie ma narzutu. Jakiś bardzo minimalny jest, ale de facto przyjęło się, że mówił, że nie ma narzutu, jeśli nie profiluje. Więc można go spokojnie wykryć na produkcji. No i teraz co? Teraz będzie demo, więc będziemy rozmawiać, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale taki jest mniej więcej output. Więc jeśli już wejdziemy na stronę, to mamy funkcje po lewej stronie, które zostały wywołane i one też domyślnie się sortują właśnie w czasie wykonywania, możemy po prostu dodać według ilości. I później też mamy tak zwany call graph, czyli takie typowe drzewko, to jest bardzo łatwe znalezienie takiego jednego klocka, ponieważ ten tak zwany hot path, czyli to, czym powinniśmy się zająć, jest od razu poświetlone na różowo w tym przypadku i de facto to są miejsca, które powinniśmy sprawdzić w pierwszej kolejności. UI, przyznacie, wygląda już lepiej niż poprzednie rozwiązania. To jest właśnie ten hot path, czyli widzimy, że akurat tutaj prawa strona to jest coś, co zajmowało najwięcej czasu, a taki klocek to jest najwięcej, jakby gamaż, która zajmowała de facto jest tym, czym powinniśmy się zająć. Teraz małe demo z wykorzystaniem właśnie dodatku Chroma. Pokazuję, bo to jest dość łatwe w użyciu, dlatego do takich prostych sprawdzenia, czy obecnie wasza strona na produkcji działa szybko, jest bardzo wygodne. Pojawia się w prawym górnym rogu, macie ikonkę Blackfire'a, zaraz się użyję. Loguje się na stronie showroomowej, tak żeby móc wywołać serwis bez cache'a. To jest dla tylko z moimi uprawnieniami, więc dlatego musiałem się zalogować. I teraz chcę sprawdzić taką stronę, jak ona by sobie poradziła, gdyby no de facto nie było nic w cache'u, albo cache by padł. No i zobaczmy, jaki będzie wynik. Domyślnie on robi 10 przebiegów, żeby mieć taki uśredniony wynik, żeby zobaczyć dokładnie, czy to jest powtarzalne, czy są jakieś tam różnice. No i widzimy tutaj, że się wykonywało w 531 milisekund, więc dość sporo. I tak naprawdę największym klockiem, który tu jakby spowodował, że taki czas jest, to są wywołania czegoś na sieci. Tu akurat w tym przypadku wołamy zewnętrzne API, to są dwa kole do zewnętrznego API, które po prostu zajmują mniej więcej po połowie tego czasu, czyli przybliżając po 250 milisekund, które się składają na całej wiedzy. I to zrobiła, tak wygląda strona główna showroomu bez cache'u. Teraz zobaczmy, jak jest z cache'em, więc robię to samo, w sensie odświeżam, żeby pozbyć się tego parametru w adresie i teraz po prostu jeszcze raz to profiluję. Też 10 przebiegów, żeby zobaczyć jakiś uprzedniony czas i mamy 36 milisekund, więc chyba 10 lub ponad 15 trochę szybciej. Zniknęły wywołania jakby po sieci, ponieważ teraz mamy to dane w cache'u. Oczywiście pojawią się wywołania do cache'a, aczkolwiek one są na tyle szybkie, że ich nie widać. I to, co możemy zrobić, to porównać jedno z drugim, żeby nie musieć pamiętać, co tam było poprzednio, tylko od razu widzimy na niebiesko, to są rzeczy, które się poprawiły, na czerwone były rzeczy, które są gorsze, tak? Czyli na przykład delikatny narzut na użycie. No i widzimy, że zniknęły te dwa zapytania po API. No i globalnie 93% przyspieszyło się na całą stronę. Znaczy przyspieszyliśmy faktor różnica z cache'a ma bez cache'a. Tak, w poszczególne zakładki można wchodzić i wtedy widać jakby funkcje, które konkretnie na przykład dla CPU, dla karty sieciowej, dla konkretnych usług są wykorzystywane i potem możemy sortować. I to jest jedna z opcji. Możemy też, jakby nie jesteśmy w ten sposób w stanie przetestować posta, tak? Bo on wie, ten profil, który przed chwilą był, bierze praktycznie wszystkie moje ciasteczka, moje ustawy, tak jak byłem w przeglądarce i wszystko to wysyła, więc to jest fajne, że jest w tym kontekście zakonnika, no ale posta nie da się wyklikać, bo nie da się jakby tego powtórzyć, więc można to zrobić trochę naokoło. Na przykład robiąc jeden taki request na stronie, tutaj dla przykładu wejdę do koszyka,
i spróbuje wpisać kod rabatowy, który akurat nie działa. No ale robi zapytanie postowe do serwera, które ja bym chciał zasymulować i zobaczyć, jak szybko się wykonuje. Więc odpalam sobie tutaj w Chromie debug turbo, żeby mi rejestrował wszystkie kole Ajaxowe. Normalny post. Idzie request postowy, tak jak mówiłem, kod akurat nie istnieje, ale to nie ma znaczenia. I jest taka fajna opcja, że można sobie skopiować z tego poziomu jakby taką postać, jakbyśmy to z linii comment wywołali. I tylko dajemy przed tym, instalujemy wcześniej tego proba, który mówiłem, i agenta, i mamy taką komendę Blackfire w systemie. Doklejamy do tego wszystko to, co było w schowku, czyli no, kurla z parametrami wszystkimi, no i puszczamy, tak? I on zrobi znowu 10 przebiegów. Ta strona widać jest dość szybka, 26 milisekund. To jest takie z grubsza podsumowanie, żeby nie musieć wychodzić z celi. Wall time 26 milisekund, na CPU mi się o 22, IO, czyli tam akurat połączenie się pewnie z Redisem, 4, SQL-ek nie było. I możemy sobie wkleić ten adres i zobaczyć to całe drzewko, podróżyć i potem zobaczyć ewentualnie, jeśli to strona by zamulała, co byśmy chcieli zobaczyć. Więc już mamy getowe requesty, mamy postowe, a w sumie wszystkie, bo w kurlu to, co potraficie zrobić w kurlu, na kurlu można zasymulować, że to mogą być puty, różne, no, de facto wszystkie kole po sieci. Tam też można zmienić ilość, domyślnie jest to 10, żeby tak uśrednić, ale jeśli na przykład wasza akcja jest, w sensie zmienia stan, to możecie oczywiście dać, że jeden, tak, no, bo de facto nie zadziała. W sensie kolejne wywołanie nie da to inne. Teraz jeszcze zostają aplikacje takie celi, komendy, które uruchamiacie, więc je też trzeba jakoś sprofilować. No i de facto trochę podobnie, nawet trochę łatwiej. Napiszę teraz taki dość prosty, głupi program, który robi slipa. Na 3 sekundy. I chciałbym go sprofilować, więc robię Blackfire, run i daję mu cokolwiek, co jest PHP. To może być kompozer tak naprawdę, cokolwiek, co woła PHP pod spodem. To trwa 3 sekundy, bo to będzie prosty. Dostaję adres i mogę przejść na stronę, zobaczyć, no, co tam się działo, tak, w tym skrycie. No to oczywiście, skoro tam był tylko slip, to nie ma żadnego zdania, że ogólnie największą funkcją zasobożerną był slip właśnie, który trwał 3 sekundy, plus jakiś mikronarzut na uruchomienie PHP i w ogóle całego skrytu. Więc tak, przechodząc szybko, w ten sposób możemy profilować wszystkie requesty po HTTP, ale też aplikacje z serii. Jest kilka takich, bo teraz jak stwierdzić, że wynik jest dobry bądź nie. Ja dodawałem już kilka uwag pod tytułem, a ta strona była szybka, ale dla kogoś może być coś więcej jest szybko, a dla innego 5 jest dobry, tak? W zależności jak macie aplikację. No i teraz, żeby to sobie bardziej spisać i sformalizować, to jest coś takiego jak asercje, czyli trochę jak w testach możemy sobie powiedzieć, że na przykład to jest faktycznie jak asercja showroomu kwestii dla klientów tej strony głównej i mówimy na przykład, to są właśnie takie testy de facto jak widzicie, to jest nasz opis, czyli mówię tutaj, że nasza aplikacja, ona akurat bazuje pod spodem na API, więc nigdy nie dotyka pozna. I chcę mieć pewność, że tak zawsze będzie. Więc ja mówię, że na wszystkich ścieżkach, czyli tutaj wildcard, na wszystkich adresach SQL i mają być zero. To są wbudowane metryki, tych metryk jest więcej, możemy przypisać własne, ale o tym też może za chwilę. Kolejną taką metryką mówię, że tylko strona główna ma nigdy nie dotykać API, bo chciałbym mieć wszystko w cache. Tak? Czyli nie używamy tego parametru do cache, tylko w naszym przypadku to mówię OK. Strona główna jest na tyle ważna, że tam ma być wszystko zawsze w cache rozgrzane i nie może być sytuacji, kiedy dopiero ktoś będzie uderzył w tych API. Więc mówimy znowu, nie rób żadnych requestów HTTP, zero. I to są na razie spisane nasze założenia. No i mówię też globalnie, tutaj znowu wildcard na wszystkie adresy, że ogólnie aplikacja ma się zawsze wykonywać po 20 milisekund. No taki mam, jakby taką mam miarę, mówię, że jeśli jest wolniej, to po prostu coś zamulę i trzeba to przepisać. No i teraz to wszystko spisujemy sobie w repozytorium do pliku Blackfire.yam. Wrzucamy do katalogu głównego, tam jeszcze jest kilka opcji takich, można w różne miejsca wsadzać, ale najlepiej jest utrzymać się w repozytorium. Można oczywiście jako w Yamach budować, robić sobie takie szefki bardziej tych założeń.
robić warunki na konkretne ścieżki i różne metryki. No i teraz co z tym dalej? Jak już mam taki plik i profiluję konkretną aplikację, to Blackfire znajduje sobie taki plik. I kiedy odpalam sobie profil, na przykład, nie wiem jak to jest strona, powiedzmy, że to jest strona główna, to on przechodzi przez wszystkie moje ścieżki, które pasują. Tak, czyli to musi być strona główna, bo druga metryka się pojawiła. I mówi mi, czy aktualny profil spełni wszystkie te wymagania. Bo tu jest teraz, to są trzy wymagania, jakby szybko można było zweryfikować to wszystko tutaj na górnej galce, ale już ciężej by było powiedzieć, że na przykład ja chcę tylko załadować nie więcej niż ileś plików etapowych, albo zrobić nie więcej niż ileś wywołań na przykład funkcji SLEEP, która mi tu nie wystąpi. Więc tu bardzo szybko widzimy, czy spełniam wymagania, czy nie, czy muszę coś poprawić, czy nie. To jak akurat by się udało. I to za każdym razem, jak się odpala, kiedy profilujemy jakąś stronę i na serce pasuje. Jest jeszcze coś trochę powiązanego, buildy, bo tak naprawdę Blackfire odpala się na Lunar, czyli można spróbować go odpalić, w sensie można z kogo kontrolować, kiedy ma się odpalić, ale zwykle jest tak, że jednak profiluje się go sztucznie trochę, czyli albo cyklicznie właśnie w jakimś buildach, o których zaraz powiem, albo na żądanie, gdzieś wchodzę, klikam. Raczej nie robię tego użytkownik, ale oczywiście może być. Ja mówię tak out of the box. Więc buildy to jest funkcjonalność akurat tylko w wersji płatnej, więc to bardziej nie jest, w sensie jeśli mam starszy darmową wersję, to po prostu będziecie musieli to trochę obejść, można wtedy w Chrome wpiąć, nie ma problemu, ale jest gotowe rozwiązanie, gdzie dla konkretnej domeny podajemy OK, odwiedzaj tą stronę co jakiś czas, bardzo wystawiamy o co godzinę, czyli Blackfire co godzinę wchodzi na tę stronę i profiluje. Profiluje jej, dostaje za każdym razem taki raport, który mówi OK, było dobrze czy nie było. Więc widzę, jakby w sensie, jeśli się to wykrzesz, to podobnie jak wszystkich Travisach, Circusia i tak dalej, dostaje od razu maila, tak? Czyli na Slacka informacja mówi, w każdym razie jestem o tym podejrzany, że coś tam się stało. No więc powiem coś tam. Mogę sobie oczywiście, to są dalej pojedyncze profile tak naprawdę, więc każde jedno wywołanie jest oddzielnym profilem i ma swoje metryki i tego widzimy, czy one są spełnione, czy nie. Wspomniałem trochę o tym, że możecie to zrobić w ten sposób, jeśli nie chcecie płacić, to musicie sami sobie trochę ustalić Chrome, który będzie uderzał do serwera. I tu trochę można się posłużyć też SDK, jeśli chcemy ręcznie trochę sterować, nie chcemy na przykład wywołać całej funkcji, znaczy całego requestu, tylko na przykład części, a szczególnie to się przydaje przy profilowaniu skryptów, które po prostu długo trwają, czyli jakichś demonów, no bo tak domyślnie to po prostu, jeśli puszczamy profilowanie, no to on profiluje do tej pory, aż skrypt się wystarczy. No demona na założenie mają się nie kończyć, więc nie dostali wyniku, więc można się posłużyć kodem PHP-owym, i tu już trzeba niestety coś dopisać, z tą mam powiedzieć. I możemy ręcznie sterować na przykład, jeśli nasz demon działa w pęki, a zwykle tak działa, to możemy się zapinać na początku i na końcu jednego przejścia i każdy profil wysyłać co tysięczny, no tu już mocno trzeba się zastanowić, co się chce osiągnąć. W każdym razie jest taka możliwość. Paczkę się wciąga po prostu komputerem. Bierzemy Blackfire jako klienta i w najprostszym wariancie create code i end code. To wysyła jedną próbę, tak? Do ich hand. Można też jakby sterować konkretnymi metrykami, w sensie tutaj też pozwala nam zdefiniować konkretne metryki typu, że chcemy mieć ileś wywołań naszych customowych funkcji, na przykład jakiegoś naszego kontenera, jakiegoś naszego otworu, i to też możemy zapinać jeszcze. Pokażę tylko na jednym slajdzie właśnie związany z PHP Unit. Jest też fajna integracja właśnie z PHP Unitem, ponieważ tak jak mówiłem na początku, ja przychodzę do showroomu, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, to właśnie zainstalowałem sobie Blackfire'a, ponieważ nie znałem aplikacji, zrobiłem sobie profil i pierwsze co wyskoczyło, akurat się w tym na czerwono, to o czym na początku mówiłem, czego nikt nie powinien robić, włączony był XDebug na produkcji. Mówię o tym. No ale jakby dosłownie instalacja zajęła mi pewnie 10 minut, 15, łącznie z wejściem na serwer. Wyłączenie XDebuga pewnie kolejne 3. No i de facto w kilka minut aplikacja przyspieszyła, już teraz nie mam konkretnych liczb, ale o 50%, tak? No to taki narzut.
I to od razu się rzuciło w oczy. Kolejna rzecz akurat była związana z sesjami. Akurat tak jak Wam pokazywałem, strona chyba nigdy nie uderza do bazy danych. I bardzo dużo danych trzyma w cache'u, więc serializacja i deserializacja jest dość dużym bytem tej aplikacji. No i okazało się, że na serializacji i deserializacji spędzamy mniej więcej połowę czasu. Tak? Połowę czasu tego requestu spędzamy na tym. Więc i korzystaliśmy z typowego wykonanego serialize, unserialize, etapowego. Okazało się, że jest dodatek ikbinary, serialize i unserialize, który jest już teraz też nie fajny wykładek liczb, ale mniej więcej do 50% szybszy. No i wystarczyło go podmienić, one są dość kompatybilne, więc działa. I takie rzeczy dość szybko wychodzą. Teraz mając taką aplikację legacy, która albo nie ma testów, albo ma ich tak mało, że raczej nam się ich nie chce pisać, bo nie da się za bardzo napisać testu na coś, co robi sobie nowe instancje wewnątrz kodu, nie możemy tego wyszczepiwać, no po prostu napisanie testu jednego kontrolera de facto musielibyśmy przez całą aplikację, bo jest tak obrzydliwie napisana. I tu trochę z pomocą przychodzi nam Blackfire, bo jako jedno z niewielu narzędzi de facto on wie, co my odpalamy pod spodem i możemy sobie zrobić typowy test PHP limitowy, który rozszerza standardowy jakby test case. Używamy tylko trade'a, który przychodzi jakby z SDK, o którym wcześniej mówiłem. Oczywiście potrzebujemy jakiegoś na Blackfire, więc to sobie warto od razu dodać, bo być może na którymś serwerze testowym nie mamy tego narzędzia, więc żeby nam się nie zetknęło. Ale jeśli te warunki są spełnione, to wystarczy dobrać się do mety, które no akurat tu jeszcze powinno się coś wcześniej powiedzieć, żeby cokolwiek zmierzyć, ale później podpalamy sobie tą konfigurację, ten profil i możemy zrobić sobie normalne asercje na rzeczy, które były pod spodem. Czyli moglibyśmy odpalić jakieś kontrole i powiedzieć, ok, czy pod spodem robiłeś na przykład poniżej 5 SQL. Jeśli powyżej, PHP mi się wysypie i powie, zrobiłeś tyle i tyle SQL. Tutaj jest dużo metryk takich budowanych właśnie do SQL-a, konkretnie do silników, czyli też do Postgresa, MySQL i tak dalej, jakieś takie specyficzne warunki, dodatki do Twiga, do Drupala, jeśli ktoś używa to Magento. No jeśli jakby te gotowe Wam nie wystarczą, to de facto wtedy trochę więcej trzeba napisać, ale możemy się zapisać na każdą klasę. To się sprowadza do namespace'u, nazwy klasy i na przykład ilość wywołań tego typu rzeczy, albo konkretnych funkcji, tak? Czyli na tej klasie funkcja x była wolna mniej więcej niż tyle i tyle razy. Bo to, o czym jeszcze wcześniej mówiłem odnośnie microtime'a, warto jakby nie patrzeć tyle na czas. Znaczy na końcu liczy się czas, tak? Chcemy mieć jak najszybciej. Ale z drugiej strony on jest bardzo zmienny. Nawet nie wiem, czy zauważyliście, wcześniej pokazywałem profil strony głównej, który miał tam 30 milisekund, na drugim stadzie miał 80, a w sumie tam niewiele się zmieniło. No bo po prostu na przykład jak jest trochę wolniej odpowiedzieć. No i teraz, czy to powinniśmy teraz się tym zajmować i patrzeć na tę różnicę? Czasami tak, bo być może nie łącze nam się przytyka, albo nagle używamy Redisa, który jest hostowany na drugim kontynencie, no to pewnie to nie jest lepszy pomysł. Ale najłatwiej zawsze spojrzeć na ilość wystąpień, ponieważ to jest stałe. Tak, że się odnosiło ileś razy, albo nie. I tu łatwo też napisać asercje, które są stałe, bo na czasie generowania takim łącznym, no czasami po prostu jest trochę wolniej, to teraz nam się asercje sypią, na countach raczej nie ma takich sytuacji, więc fajnie sobie chociażby zacząć, jeśli używać Twiga, że na produkcji nie będzie nigdy kompilowany, czyli już mamy się rozgrzany, tak? Więc zapinamy się po prostu i mówimy mu o ilości takiego wkładu. To wszystko jest opisane bardzo fajnie na blogu Blackfire'a i mam też książki, w sensie wydrukowane na tego, więc to pierwszy ten lepszy, ale to za chwilę jak skończymy. Jest kilka egzemplarzy. Zachęcam Was, żebyście sobie przeczytali. Kiedyś było wydane w takim cyklu 24 days, czyli jedna historyjka na dzień. I myślę, że to jest akurat coś, co możecie sobie wziąć jako challenge i na kolejny miesiąc znaczy sobie jednego napisać jeden artykuł, który zajmie Wam 10 minut. Oni nawet wystawiają gotowe serwery, że nie musicie tego instalować u siebie, możecie profilować ich aplikacje, patrzeć jak się zapobuje, więc naprawdę dość fajnie się czas przechodzi. Jeśli jesteście programistami Symfony i przechodzicie tam przez dokumentację, to jest w podobnym stylu, czyli dość łatwo się czyta. I tam de facto jest wszystko, jest dużo więcej tak naprawdę, to o czym mówiłem, czyli łącznie z metrykami, jak to się robi, ponieważ jakby idea nie jest taka, żeby na lekcji opowiedzieć dokładnie, jak to się robi,
a to jest dokumentacja, tylko żeby wam powiedzieć, że coś takiego jest i to jest najlepsze miejsce, żeby po prostu się dowiedzieć czegoś więcej. Spodziewałem się, że tak może być, aczkolwiek aplikacja na szczęście jest bardzo szybka, wystawiać 50% nałożyć wciąż pewnie mniej na głowę inne aplikacje. No ale to było po prostu też z jednej strony zdziwienie i niedowierzanie, z drugiej bardzo szybki sposób na aktualizację, bo nie ma nic łatwiej się nie skrywać. Jakby można mieć włączone logiki z Webhooka i z Blackfire'a, aczkolwiek oni, jeśli pytałem w panelu, że nie powinny się tak robić, to może być zaburzone właśnie przez to, że jest duży nawrót. Po prostu między testami będą nierówne dane, szczególnie jeśli chodzi o czas. Ilość danych będzie stała. Więc tak naprawdę to, co polecam, czyli też łatwo jest tak naprawdę sobie wystawić PHP na różnych, tego samego PHP na różnych takich portach i na jednym niż Blackfire'a, na żeby być uwaga, nie przełączyć. Więc de facto lepiej mieć tutaj. Na przykład w środowisku produkcyjnym, co w przypadku, gdy zaczną występować jakieś anomalie na systemie? To jest, mamy coraz więcej przykładów połączeń. Jak teraz poznam tak daje do tego? Okej, no więc jakby możesz albo, jeśli wiesz na jakieś adresa, co się dzieje, to masz na przykład zamknięcie co roku, bądź miał tu relika, cokolwiek, to wiesz, co się dzieje, możesz po prostu sam spróbować to zreprodukować. Mam nadzieję, że powtórzy się to w środowisku deweloperskim, jakby jesteś w domu. Jeśli nie, no to pewnie musisz przejść w ręczne projektowanie, czyli włączanie konkretnym użytkownikom, bo być może to występuje konkretnym użytkownikom, albo na konkretnym adresie, ale musisz to już zrobić ręcznie w projekcie. Nie da się tak stawić, żeby każdy był profilowany, bo zajechał gdzieś też wysyłając wszystkie kwestie. Pytanie o Blackfire'a i PHP Unit. Czy przejść wszystkie te asercje musi strzelić za każdym razem do serwera Blackfire'a, czy może część z tej pracy w ogóle się odwali, jeżeli musi strzelać, to jak to faktycznie zdarzy? Czyli jeżeli mamy, nie wiem, 1000 testów w PHP Unicie, to ten czas wykonania tych testów nadal będzie stosowny. Więc teraz asercje jako tak, to jest jeden... W uproszczeniu to jest jeden plik, który jest zaczytywany. Zresztą to robi sam agent, który jest lokalnie. Więc to nie da się poświęcić, ja po prostu to porównuję, więc tam nie ma żadnego na to dorzutu. Wysyła oczywiście ten plik łącznie z linijkiem jako cały profil do serwera, więc odpowiadając, nie ma tak naprawdę różnicy, czy robisz asesję, czy nie, ponieważ dalej to wpływa się do nas. Cześć, mam takie pytanie. Wersja serwerowa Blackfire'a, czyli ta część, co nam udostępnia GUI, jest możliwość jej instalacji na przykład na serwerze. W sensie, dane z tej... Żeby nie... Dane, które profilujemy, nie wchodziły poza... Tak, jest teraz taka opcja on-premise, czyli można to zainstalować. To jest oczywiście już plan Enterprise, więc nie wiem jak z cennikiem. Jest to jest komplek, który więc warto zapytać. To jest akurat Android gościa sprzedażowy, więc myślę, że to tak to zaproponować. To nie będzie drogo, ale tak da się. Ja mam w zasadzie dwa pytania. Pierwsze, jedną z metryk była ilość zapytań SQL-owych. W jaki sposób można to liczyć? W sensie wpina się w PDO, czy... Tak, wpina się w PDO. Akurat tą metrykę, którą ja pokazywałem, ona była bez konkretnej bazy danych. Więc trochę szczerze, bo nie wiem dokładnie jak ona jest zdefiniowana w kodzie. Chyba sumuje, jak już używał baz danych, to sumuje do łącznych liczb SQL-ek. Jeśli chcesz konkretnie zacząć na SQL, na PostgreSQL, cokolwiek, to jeszcze są też budowane metryki, które po prostu mają SQL, MySQL i dopiero count. Więc jakby to są gotowe, jakby wzorce najczęściej występujące. Tak samo za Magento, dla Drupala po prostu takie popularne, które łatwiej wyrazić konkretnym kluczem, ale mogą być tak naprawdę zewnętrznie, a wszystko, czego ci brakuje, możesz zrobić. Więc to jest tylko taki alias, że tak powiem, że działa tak samo. Drugie pytanie. Załóżmy, że masz 10 maszyn webowych, a jeden z nich jest Blackfire. W jaki sposób się to konfiguruje?
powiedz, skąd te maszyny wiedzą, gdzie jest. Okej, więc najłatwiej oczywiście mógłbyś, ponieważ nawet nie jest tak dużo, mógłbyś zainstalować agenty na każdej, podać im kluczek same i wtedy mam to fakt, że jesteś na lokowaście, ale jak najbardziej, jeśli ilość maszyn, które dostawiasz, na przykład są na dokerze, jest dynamiczna i nie chce się konfigurować każdym razem, to wskazujesz po prostu hosta. Tylko chociaż ktoś powie. No, podajesz hosta, na którym jest sam. Wcześniej podobałeś, że sam tam, jest tam taki podział między inclusive a exclusive i ten exclusive wyłącza jakby zagłębione funkcje. Czy on wyłącza wszystkie dosłownie funkcje, czy możemy tam na przykład z takich czysto PHP-owych korzystać? Albo czy ewentualnie jest jakiś trigger, który możemy to definiować pomiędzy tymi wbudowanymi w PHP a naszymi? Nie, jest po prostu serię rynkową, albo cała funkcja, czyli sumaryczny czas swojej funkcji, wszystko jest przez spodem. Po prostu wszystko, albo tylko ta funkcja, czyli po prostu to odejmuje. No i inaczej nie możesz sobie konstruować. Ale na widoku jakby tym code graphie po lewej stronie oczywiście widzisz wszystkie funkcje PHP-owe. Ich zresztą, ich czasu nie zoptymalizujesz, więc jedynie ilość wystąpień. Więc warto się najpierw skupić na tym, co jest twoim vendorem i co ty możesz poprawić, bo zwykle korzystamy z gotowych maczek, które są normalne. Ja chciałem zapytać, czy miałoby sens włączenie mikrodrona w skrypcie i warunkowe wysyłanie profilu tylko wtedy, kiedy przekroczyliśmy pewien krytyczny dla nas czas? Mógłbyś jakby zmienić włączenie mikrodrona? No bo w jaki sposób wewnątrz skryptu musimy zmierzyć, czy przekroczyliśmy ten próg 1000 milisekund, który jest dla nas krytyczny, tylko wtedy chcemy sprofilować, co się wydarzyło, że przekroczyliśmy ten nasz dodatek. No nie, niestety musisz zacząć profilować jak najszybciej, czyli wtedy, kiedy nie robisz tego ręcznie, to jak tylko PHP dostaje, zaczyna już profilować, wyłącznie właśnie z autoloadingiem i wszystko. Czyli de facto musiałbyś profilować całość i de facto nie wyrzucać danych do Blackfaira, jeśli jest poniżej jakiegoś problem. Ja rzucę na to byłby duży wtedy? Tak, na profilowanie byłby taki, on jest stosunkowo niski, ale jednak raczej nie polecamy na każdego requestu. Większy jeszcze tak naprawdę jest na samo znamowanie tego wyniku, czyli jeśli możesz zrezygnować z stosowania tego, no to pewnie to zrobić. Zakładając, że procyduję jedną metodę i ona się wykonuje w pętli i powiedzmy, że jedno wywołanie z niej jest jakoś bardzo długie. Jak Blackfire umożliwia ewentualnie łatwe wykrycie dla jakich parametrów wejściowych, czy jest jakaś taka możliwość, która łaska nam wykrycie tego jednego kolu? No, na pewno możesz to lepiej sprawdzić i mógłbyś każde przejście w pętli wysłać jako oddzielny profil, wtedy złapiesz ten największy, więc to jest jedno z opcji, jeśli mówimy o demonach, kiedy to jest coś większego. Jeśli chcesz całość sprawdzić, czyli ilość przebiegu danej funkcji, to z kolei wchodząc w tą funkcję, jak już widzisz, że ona jest duża, widzisz też, jakie ona dzieci wywołuje, czyli wiesz, ile razy coś zostało wywołane, bo być może jest na przykład warunek typowo, w cache to się może zdarzyć, czyli masz pętlę, która robi 10 iteracji, pierwszy jest misem, 9 jest hitami, tak? Wtedy masz taką dysproporcję. No i wtedy ci wyjdzie bardzo szybko w licznikach, że 10 razy wywołałeś funkcję full i raz tylko cache, więc to jest duże. Trochę jakby on ci tego tak jasno nie przedstawia, ale skoro wiesz, co robisz, to proszę. A jak jest z profilowaniem pamięci? On tam transmission zajętej pamięci do całego spróbowania, czy może zrobić, że tej funkcji zajętej pamięci skończyła osoba? Nie do końca zrozumiałem. Nie. Chodzi o to, czy on potrafi pokazać, w której funkcji jest skok zajętości korzystania RAM-u, tak? Pamięci. Tak. Była tam taka matryka. Tak, każda pojedyncza funkcja łącznie z budowanymi ma własny zasób na pamięć. To nie jest jakby sumaryczna, tak jak jest z PHP, kiedy można sobie pobrać peak, czyli to nie jest to, tylko jakby konkretnie ile ta funkcja jeszcze udała. I to jest przy każdej funkcji. Jak nie ma więcej pytań, jeszcze jestem. Myślę, że pierwsze co miałem do czasu, to sobie zadać ciekawe pytania. A jak zostało, oczywiście. Często się dzieje.